Rozpocznę od historii o pewnym małżeństwie. Było sobie pewne małżeństwo. Jak to małżeństwo miało kłopoty, ale to małżeństwo miało spore kłopoty. Nie umieli się porozumieć. Za każdym razem, gdy któreś ze współmałżonków próbowało rozwiązać problem, szybko temperatura szła do góry. Na przykład dialog przebiegał w ten sposób: zupełnie nie interesujesz się dziećmi. Na to drugie: w ogóle nie dbasz o dom. Poniżasz mnie przy ludziach. A tobie w ogóle na ludziach nie zależy. Pociąg dyskusji szybko się rozpędzał. No i trzeba powiedzieć tak dla naszej wyobraźni. Latały talerze. Zjawisko latających talerzy, które nie umiały bezpiecznie lądować. Małżonkowie myśleli sobie, no jak tu poradzić z tym problemem. Kupili piękne, kolorowe talerze z Bolesławca, ręcznie malowane. I rzeczywiście przestały latać. Ale dziwne zjawisko, inne rzeczy zaczęły latać. Ubrania przez okno. Małżeństwo chyliło się ku upadkowi. Ale przyszli na spotkanie dla małżeństw w COEK. I tam podchwycili jedną zasadę. Nie mów małżonkowi, co robi źle, a już absolutnie nie mów, że ma złe motywy. Powiedz, jak się czujesz. Małżeństwo postanowiło nauczyć się tej zasady, mówić, jak się czują, zamiast mówić, co drugie robi źle. I powoli, bardzo powoli zaczęło się odbudowywać miłe, dobre zakończenie. Prosta zasada, jakiś zmieniony choćby odrobinę sposób myślenia potrafi nasze życie skierować na zupełnie inne tory, bo człowiek żyje tak, jak myśli. Dzisiaj o dwóch sposobach myślenia, jak już powiedział Tomek, dwóch systemach myślenia. Sposób myślenia popularny w świecie versus sposób myślenia Chrystusa, bardzo często zupełnie inny. Będziemy to poznawali na przykładzie dwóch osób, tak jak już to było powiedziane, Marii z Betanii i Judasza. Jest to właśnie cząstka serii, przez którą idziemy, o doświadczaniu Boga. Jak doświadczać Boga w swoim codziennym życiu? Na przykładzie różnych postaci występujących w Ewangelii Jana, to już nasze 11 spotkanie w tej serii. I tutaj muszę podkreślić, że tego tematu nie wybierałem specjalnie na dzisiaj. Mówię o tym, bo może zobaczycie pewne podobieństwa między sytuacją, w jakiej dzisiaj się znajdujemy jako wspólnota, a tym fragmentem z Biblii, albo może między jakimiś osobistymi sytuacjami, a tym fragmentem z Biblii. Więc wiedzcie, że tego fragmentu nie wybierałem celowo na dzisiaj. Narzucił się on niejako w serii, więc trzeba uznać, że Duch Święty wszystkim zarządza i zapewnia nam słowo, które pasuje akurat dzisiaj. Sposób myślenia Chrystusa. Człowiek żyje tak, jak myśli, a jak myśleli ludzie, którzy występują w dzisiejszym odcinku Ewangelii Jana. Przeczytajmy pierwszy odcinek. Na 6 dni przed Paschą Jezus przybył do Betanii, gdzie mieszkał Łazarz, którego Jezus wskrzesił z martwych. Urządzono tam dla niego ucztę. Marta posługiwała, a Łazarz był jednym z zasiadających z nim przy stole. Maria zaś wzięła funt szlachetnego i drogocennego olejku nardowego i namaściła Jezusowi nogi, a włosami swymi je otarła, a dom napełnił się wonią olejku. Przyjaciele Jezusa, Marta, Maria, Łazarz, urządzili dla Niego przyjęcie w swoim domu. Jednym z organizatorów była Marta, angażowała się w praktyczne sprawy, z pewnością z wielkim oddaniem. Jednak oddanie jej siostry Marii
wyraziło się w sposób absolutnie wyjątkowy. Poświęciła pewną cenną rzecz, jaką posiadała, wylała, rozlała. Dom się napełnił pięknym zapachem. Jaką wartość miał ten olejek? O, gdyby jeszcze ktoś nie wiedział, chociaż coraz trudniej o takich 300 denarów, to przeciętne roczne wynagrodzenie. Dzisiaj mówilibyśmy o 20-30 tysiącach, może więcej. Właśnie ten olejek poświęciła dla Jezusa, wylała. I zaraz powstaje pytanie, dlaczego to zrobiła? Czy zmuszała ją do tego sytuacja? Czy przyczyniła się przez to do rozwiązania jakiegoś problemu poważnego? Nie widać nic takiego. Czy ktoś ją do tego nakłonił? Nie. Zrobiła to, można uchwycić to w takim oto wymiarze. Zrobiła to, czy zrobiła tak, ponieważ taki był jej sposób myślenia. Ten sposób myślenia mówił jej, że Jezusowi należy się najwyższe i bezgraniczne oddanie, że jest to najbardziej właściwa postawa wobec Niego. Taki sposób myślenia, że żadna ofiara, żadne zaangażowanie dla Jezusa nie jest zbyt duże. Myślenie, że można by czegoś dla Jezusa pożałować, nie mieściło się w sferze rzeczy słusznych, normalnych, właściwych. Nasz sposób myślenia ma oczywiście korzenie w sercu, w duchu, tam w naszych najgłębszych motywach, dążeniach, w wierze, jaką Bóg tam właśnie w sercu buduje. Właśnie we wszystkim tym, co ukrywa się w zakamarkach serca, a później to wszystko staje się widoczne, wypływa na wierzch, właśnie w taki sposób jak ten. To, co jest element, który staje się widoczny, to nasz sposób myślenia, który można obserwować na przykład w tym, jak reagujemy na pewne rzeczy, co uważamy za normalne. I to właśnie można było zobaczyć u Marii. Jej sposób myślenia właśnie się uwidocznił. To jest słuszne, odpowiadać oddaniem na oddanie Chrystusa. Być oddanym Jemu to jest norma. Taka myśl, że coś jest zbyt cenne, żeby ofiarować Chrystusowi, że mógłbym czegoś pożałować dla Niego, nie leży w sferze rzeczy normalnych. To jest właśnie umysł Chrystusa i Jego sposób myślenia. Jak można czegoś pożałować? Jak można, jak w ogóle można nie oddać się całkowicie? Również dla nas, dla każdego z nas osobna, tak Jezus był i jest oddany. A ten sposób myślenia Chrystusa ujawnił się w pełni, gdy oddał swoje życie za ciebie i za mnie na krzyżu. On, który nie pożałował dla nas nawet swojego życia, nie pożałował nawet najcenniejszej rzeczy, jaką posiadał, czyli więzi z Ojcem, pozwolił, by została zerwana, gdy spoczęły na nim nasze grzechy. To jest jego sposób myślenia. Pożałować czegoś dla kogoś nie mieści się w sferze spraw normalnych. Jednak za chwilę zobaczymy zupełnie inny sposób myślenia, zupełnie przeciwny. Przeczytajmy drugą część dzisiejszego odcinka z Ewangelii Jana 12. Na to rzekł Judasz Iskariota, jeden z uczniów jego, ten, który miał go wydać. Czemu to nie sprzedano tego olejku za 300 denarów i nie rozdano ich ubogim? Powiedział zaś to nie dlatego, jakoby dbał o biednych,
ale ponieważ był złodziejem i mając trzos, wykradał to, co składano. Jak zareagował Judasz? Uważał, że to, co zrobiła Maria, jest marnotrawstwem. Dlaczego tak zareagował? Bo taki był jego sposób myślenia. Nie uważał takiego oddawania się Chrystusowi za słuszne. Dla niego co innego było normalne. To, co zrobiła Maria, było nienormalne. A co było normalne dla niego? Oddanie sobie. Był oddany sobie. Człowiek żyje po to, by żyć dla siebie. Był egoistą, który żyje dla siebie. I to uważał za normalne i słuszne. Teraz widzi oddanie Marii i nie może nie zareagować, nie może nic nie powiedzieć i mówi, to nienormalne, marnotrawstwo. Dwa sposoby myślenia. Chrystusa i przeciwny. Dla Jezusa normalne jest dawać, ale wcale nie jako cierpiętnictwo. Jezus powiedział kiedyś bardzo ciekawe słowa. Zobaczmy Dzieje Apostolskie 20. Więcej szczęścia jest w dawaniu, aniżeli w braniu. Nie chodzi o cierpiętnictwo. Dawanie to nie zadawanie sobie cierpień, ograbianie siebie z czegoś. Dawanie to droga do szczęścia, do pełni życia, do entuzjazmu. Życie na fali. Dawanie, a nie branie jest sposobem na wszelkie problemy. Ale przeciwny sposób myślenia mówi, nie dawanie, branie. Dochodzenie tego, co mi się należy, to jest szczęście. Patrzyliśmy na początku na przykład małżeństwa, na to, że jedna zasada potrafi zmienić bieg życia. Tak samo tutaj. Gdy zwracamy się do Chrystusa z pytaniem, Chrystusie, jaki jest sposób na moje problemy? Jezus odpowiada, to jest kwestia Twojego oddania. A jaką poradę usłyszymy ze strony tego konkurencyjnego sposobu myślenia? Jaki jest ten przeciwny sposób? Musisz skupić się na sobie. Musisz zadbać o siebie. Dosyć się już nasłużyłeś innym, naoddawałeś, teraz pomyśl o sobie. Taką poradę usłyszymy od niektórych psychologów. Musi pan, pani zadbać o siebie, o swoje potrzeby. Czy pana potrzeby i pani są w pełni zaspokojone? Musi pan skupić się na sobie, zająć się sobą. Brzmi niby rozsądnie, normalnie, bo to jest normalne w tym systemie. Ale jednocześnie całkowicie inny zwrot niż w sposobie myślenia Jezusa. Tam szczęście jest w dawaniu. Oczywiście jest suwerennym wyborem każdego z nas, za którym z systemów pójdzie, któremu zaufa. Ja osobiście wierzę Chrystusowi. Uważam, że egoiści są najnieszczęśliwszymi ludźmi na ziemi. Jak trudno ich zadowolić, jak trudno by byli po prostu sami zadowoleni. Wiele samobójstw bierze się nie z tego, że ktoś się przepracował służąc innym, ale stąd, że skończyły mu się sposoby na zadowalanie siebie. Ale każdy oczywiście ma prawo do własnych wyborów, jaką ścieżką pójdzie. Każdy psycholog ma wybór. Tak sobie ostatnio pomyślałem trochę humorystycznie. Proszę psychologów tu obecnych, by nie też potraktowali to z humorem. Należałoby podzielić psychologów na psychologów i psychegologów. Psychegolog powie, musi pan zadbać o
siebie. Dosyć się pani natroszczyła o innych. Koniec z tym. Trzeba zająć się sobą. Ego. Ale ponieważ to jest dokładnie przeciwny zwrot do tego, co powiedział Jezus, psycholog w przeciwieństwie do psychologa powie, szczęście jest w dawaniu. Trzeba szukać w tą stronę. Trzeba się bardziej oddać. Uff, co za ulga. Nie będę musiał szukać coraz bardziej wyrafinowanych sposobów zadowalania siebie. Będę mógł spokojnie oddać się swojemu życiowemu powołaniu dla Boga, dla ludzi i będę szczęśliwy. Tu chodzi o ogólne nastawienie, o sposób myślenia, do czego będzie nas ciągnąć. A gdy będzie mnie ciągnąć do oddania Bogu i ludziom, to czasem będzie trzeba też pomyśleć o sobie, choćby z obowiązku, bo jeżeli zaniedbam pewne moje obiektywne potrzeby, to i Bogu, i ludziom nie będę mógł służyć, więc choćby z obowiązku zadbam rozsądnie o siebie. Ale oddanie to jest moja dewiza na życie, sposób na szczęście. Jest to tak ważne i przejmujące również dla mnie. Te dwa sposoby myślenia ujawniły się właśnie w tamtej sytuacji, podczas przyjęcia na cześć Jezusa, na którym też był Judasz. A więc mamy dwie postaci, Maria i Judasz. No i można by teraz zapytać, kim bardziej jesteś, Marią czy Judaszem? Tak, jestem bardziej Marią, a ja no bardziej Judaszem. Ale gdy tak sobie o tym myślałem, to coś mi od razu zgrzytało. Pytałem Ducha Świętego, jak należy do tego podejść. I bardzo szybko przyszła ta myśl. Potraktuj to jako jedną osobę. To znaczy, w każdym z nas jest taki potencjał, by iść w stronę Marii albo Judasza, w naszym sposobie myślenia. Każdy z nas, kto zaufał Chrystusowi, otrzymał nowe pragnienia w głębi serca, by żyć dla Boga, ale jednocześnie siedzi w nas stara natura, która ciągnie nas w stronę zupełnie przeciwną. I ta walka o nasz umysł właśnie się toczy. W każdym z nas przechyla się bardziej na lewo czy na prawo, na stronę Marii albo na stronę Judasza. I w każdym z nas trochę inaczej się to na dzisiaj kształtuje, co jest dla nas normalne. Epizod sprzed paru dni. Ktoś spośród nas, wspólnotowiczów starający się o finanse związane z sąsiednią działką, poruszał się trochę w różnych środowiskach ewangelicznych w naszym kraju i trafił do pewnego środowiska z trochę innej opcji niż my. No, czasem chrześcijan ufający Chrystusowi pewne drugo- i trzeciorzędne sprawy gdzieś tam polaryzują, coś innego im się podoba. Normalne nurty, ale wszystko to jest ewangeliczne chrześcijaństwo, nawrócenie do Chrystusa, odrodzenie i tak dalej. Ale właśnie ten ktoś tutaj spośród nas usłyszał zdanie, którym podzielił się ze mną, które usłyszał. No, usłyszał zdanie, właśnie, no to wiadomo, że usłyszał. Zdanie, które mnie trochę zmroziło, brzmiało ono tak w parafrazie w ten sposób: wy troszczcie się o siebie, a my będziemy troszczyć się o siebie. Każdy troszczy się o siebie. Powiedziałem Ewie, mojej małżonce, to takie brzydkie. Chociaż mówimy, że Chrystus i tylko Chrystus, ale sposób myślenia, czy naprawdę Chrystusa? Przecież sposób myślenia Chrystusa jest zupełnie inny.
coś, czego nieraz doświadczałem od chrześcijan z innych nieco opcji. W czasach, gdy nie mieliśmy jeszcze naszego ośrodka i tułaliśmy się po szkołach, pewnej niedzieli nie mieliśmy gdzie się podziać, dzwonię do pastora kościoła zielonoświątkowego w Bielsku. Taka sytuacja, nie mamy gdzie się podziać w najbliższą niedzielę. Odpowiedział, nie czekając ani chwili, ależ oczywiście nie ma żadnego problemu, zapraszamy. A jakie będą koszty? Jakie koszty? Poczułem się jak u siebie. Ktoś jakby był zadowolony z tego, że może służyć. Trochę bardziej szczęśliwy? Sposób myślenia Chrystusa? Tak. Sposób myślenia Chrystusa. Bo ten ktoś nawet nie miał czasu na przeanalizowanie. To była jego pierwsza myśl. W ciągu sekundy mi odpowiedział. Byłem bardzo zbudowany. Więc teraz mówię Ewie, mojej małżonce, że to dla mnie trochę takie brzydkie. Takie mówienie, że każdy pomaga swoim. A Ewa mówi do mnie, a ciekawe, jak ty byś zareagował. Dobre pytanie, bo deklaracje deklaracjami, dobrymi chęciami, wiadomo, co jest wybrukowane. Tak, tu chodzi o nasz rzeczywisty sposób myślenia, nasz sposób na szczęście. Sposób na, w takim razie, czy rzeczywiście tego szczęścia w życiu doświadczymy. Ktoś powie, nawróciłem się do Chrystusa, ale jakoś nie jestem szczęśliwy. Co trzeba na to odpowiedzieć? Nawrócenie to początek drogi. Decyzja, by pójść za Chrystusem. Bóg ze swej strony dotyka serca, odradza je, zmienia najgłębsze motywy na naszą prośbę. I tak powstaje początek drogi, ale to dopiero początek drogi. Drogi do zmiany myślenia to długi proces, gdy uczymy się myśleć jak On. Ktoś powie więc, nawróciłem się do Chrystusa i jakoś nie jestem szczęśliwy. Ale czy stosujesz już Jego sposób myślenia? Jak nie stosujesz, no to nie działa. Można być chrześcijaninem z odrodzenia, Bóg dotknął serca, ale jeszcze nie ze sposobu myślenia. Tego trzeba się dopiero nauczyć. Maria była pilnym uczniem Jezusa. Oddanie? Tak. Ale tutaj, w tej naszej sytuacji, mogła być trochę zdezorientowana. Bo co tu się zdarzyło? Jeden z, jakby nie było, uczniów Chrystusa, apostołów, krytykuje jej podejście. Maria była, powiedzielibyśmy, młodszą chrześcijanką, a tu apostoł mówi jej, że nie najlepiej zrobiła. Musiała być lekko zdezorientowana. Jak się przyjrzymy, słowa Judasza były zakamuflowanym zarzutem wobec Jezusa, wobec przywództwa. Jak on może pozwalać na takie rzeczy, żeby ludzie tak marnowali pieniądze? Nie mogło być inaczej. Judasz nie mógł tego nie powiedzieć, skoro taki był jego sposób myślenia. Co w sercu, to i na ustach. Ale znowu nie chodzi o dywagację, czy jestem bardziej jak Maria, czy Judasz. Chodzi o to, że w każdym z nas jest i to, i to. Odrodzone serce i umysł, w którym toczy się walka. By pozostał upodobniony do świata zamiast do Jezusa. Teraz walka toczy się o umysł Marii. Ale Jezus tego tak nie zostawił. Przeczytajmy trzecią, ostatnią część dzisiejszego fragmentu, bardzo krótką. Na to Jezus powiedział, zostaw ją. Przychowała to, aby mnie namaścić na dzień mojego pogrzebu. Jezus od razu zareagował. Co powiedział do Judasza? Zostaw ją. Inaczej mówiąc,
odczep się od niej. Coś takiego może dziać się w naszych głowach i pewnie się dzieje gdzieś tam. Z jednej strony sposób myślenia Jezusa, z drugiej świat podpowiada: nie, zatroszcz się o siebie. A więc ja też muszę powiedzieć do mojej starej natury, która mnie kusi: odczep się, zjeżdżaj. Nie masz nic do mnie. Ja należę do Jezusa. Kim ja jestem? Zagubionym w świecie człowiekiem, jeszcze niepojednanym z Bogiem, siedzącym w ciemności, nic nie rozumiejącym, skupiającym się w takim razie na tym, jak zadowolić siebie? Nie, ja jestem dzieckiem Boga. Jezus Chrystus jest moim Panem, moim Mistrzem, dlatego odkładam stary sposób myślenia i przyjmuję nowy. Oddanie jest dla mnie normą. Odczep się ode mnie, stary sposobie myślenia, Judaszu. Więc stary sposób myślenia odłożony, ale w to miejsce trzeba przyjąć nowy, bo jak nie przyjmiemy nowego, to znowu ten stary będzie tam chciał się wepchnąć. W to miejsce trzeba podjąć decyzję o tym, że przyjmuję ten nowy sposób podejścia. Jezus powiedział do Judasza: odczep się od niej, a następnie zaraz powiedział po przecinku, że to, co zrobiła, jest właściwe. A nawet powiedział, możemy o tym przeczytać w innej Ewangelii, w Ewangelii Mateusza, gdzie to wydarzenie też jest opisane, zobaczmy. Zaprawdę powiadam wam, gdziekolwiek po całym świecie głosić będą tę Ewangelię, będą również opowiadać na jej pamiątkę to, co uczyniła. Powiedział, że o jej czynie będzie się mówić do końca świata. Dlaczego czyn Marii będzie wskazywany do końca świata? Bo jest wzorcem, co to znaczy myśleć tak jak Chrystus. Jak wzorzec metra w Sèvres pod Paryżem, tak? Jest wzorzec metra w Sèvres, tak to się chyba wymawia, pod Paryżem. Ale jak chcesz coś zmierzyć, to nie jedziesz do Paryża, do tego Sèvres, ale idziesz do supermarketu, kupujesz miarkę. I tak samo jest wśród nas, w naszej wspólnocie. O tamtym wzorcu możemy przeczytać w Ewangelii, ale wielu z nas zapragnęło, zrozumiało i zapragnęło być wzorcem tego oddania dzisiaj. Być taką miarką. Między innymi w dziedzinie materialnej, też w kontekście naszego ośrodka. I dzieją się naprawdę podobne rzeczy, jak w tamtych czasach. Takie wylewanie drogocennych rzeczy dla Chrystusa. I przez to pokazujemy wzorzec, co to znaczy myśleć jak Chrystus. A tu w naszym dzisiejszym fragmencie jest opisana ta walka, jaka toczy się w umysłach Marii i Judasza. Dwa sposoby myślenia biegną obok siebie. Zwróćmy uwagę, co Jezus mówi, wracając jeszcze do wersu 7. Przechowała to w naszym głównym tekście, przechowała to, aby mnie namaścić na dzień mojego pogrzebu. Jezus pokazuje delikatnie Judaszowi, że wie o swoim pogrzebie, który niedługo się odbędzie, do którego Judasz walnie się przyczyni. Już niedługo jego sposób myślenia, Judasza, dużo mocniej się uzewnętrzni niż w słowach, jak to jest teraz. Uzewnętrzni się w czynach. Judasz przyczyni się do tego pogrzebu i będzie chciał na tym zarobić. Zadba o siebie. Sprzeda informację
pozwalającą aresztować Jezusa za 30 srebrników. Dzisiaj byśmy powiedzieli, pośle linka z tą pineską do odpowiednich osób. Nie zmarnuje okazji, by zadbać o siebie, by zarobić na Jezusie. Czy to jest droga do szczęścia? O, jak bardzo dobitnie udzielona jest odpowiedź na to pytanie. Bo jak się kończy droga Judasza? Judasz poszedł i się powiesił. Odebrał sobie życie. Bardzo wymowna odpowiedź na pytanie, która z dróg do szczęścia jest prawdziwa. Szkoda, że tak niewielu to odczytuje. A Maria, jak kończy się jej droga, którą wybrała? Często ludzie, naśladowcy Chrystusa, którzy idą ścieżką oddania, spotykają się z krytyką. Wy, oddani Bogu chrześcijanie, latacie w chmurach i nie ma z was żadnego pożytku w tych naszych ważnych ziemskich sprawach. Ale jaka jest prawda? Zobaczmy, co Bóg obiecuje tym, którzy chodzą Jego ścieżkami. Psalm 84. Szczęśliwi, których moc jest w Tobie, którzy zachowują ufność w swym sercu. Przechodząc doliną Baka, przemieniają ją w źródło, a wczesny deszcz błogosławieństwem ją okryje. Ci, którzy ufają Bogu, idą za umysłem Chrystusa, najbardziej przyczynią się do pomyślności ludzi wokół nich, chociaż może nie doczekają się za to wdzięczności, ale Bóg obiecał tak właśnie działać w ich życiu, że gdzie oni pójdą, to ich śladem pójdzie pomyślność, również dla otoczenia. I ludzie wokół skorzystają. Jednak z drugiej strony zrozumiałe, często nie ma zrozumienia tego faktu, bo sposób myślenia jest zupełnie inny i trzeba powiedzieć, że wobec tego sposobu myślenia nastawionego na dawanie nierzadko występuje szyderstwo, co za naiwność być tak oddanym. Pojawia się czasami nawet słowo frajer, patrzenie z politowaniem i z szyderstwem. Ale zobaczcie, co natrafiłem dzisiaj w czasie skupienia, w tym osobistym czasie. Jest to fragment przemówienia apostoła Pawła w żydowskiej synagodze w mieście Antiochia podczas jednej z podróży misyjnych. Zobaczmy, co Paweł powiedział do ludzi zgromadzonych w tamtej synagodze tamtego dnia. Dzieje apostolskie 13. No tak, czytam 13 rozdział teraz w czasie skupienia. Baczcie więc, aby nie sprawdziły się na was słowa proroków. Patrzcie, szydercy, zdumiewajcie się i odejdźcie, bo za dni waszych dokonuję dzieła, któremu byście nie uwierzyli, gdyby wam ktoś o nim mówił. W naszych umysłach toczy się walka, w każdym z nas. Dwa sposoby myślenia. Uosabiane akurat w dzisiejszym naszym fragmencie przez Marię i przez Judasza. A tutaj w Dziejach Apostolskich jest zachęta: baczcie, by nie sprawdziły się na was te słowa. Inaczej mówiąc, dobrze wybierzcie, postarajcie się, zróbcie to uważnie, dokonajcie dobrego wyboru. Przejmijcie się tym i uchrońcie się. Uchrońcie siebie przed tym, by szydzić z drogi, jaką pokazał Chrystus. Zamiast szydzić,
trzeba na nią wstąpić, lepiej na nią wstąpić. Dlaczego? Bo na tamtej drodze, według mądrości świata, człowiek może czuć się pewnie, bo ma jakieś zamiary, plany, co zdobędzie i co osiągnie, czuje się w tym pewnie, trzeba wierzyć w siebie i nawet szydzi z tych, którzy idą drogą zaufania Chrystusowi. Ale na tej ścieżce jest pewien problem. Pojawią się rzeczy, których człowiek nie przewidział. Niefortunne zdarzenia, które zaskoczą. I co wtedy? Oj, miałem dobry plan, gdyby nie te przeszkody. A więc mam następny dobry plan. I tak się dzieje zawsze. Taki wspaniały pomysł. No ale niefortunne zdarzenia. A co się dzieje na tej drugiej ścieżce za Chrystusem? Tam też pojawiają się przeszkody. Ale tym, który mnie prowadzi, jest Chrystus. Nie martwię się tym, co mnie zaskoczy, bo to wszystko jest pod Jego kontrolą, w Jego ręku. Mało tego. On obiecał współdziałać we wszystkim ku dobremu w życiu tych, którzy Go kochają. Nie tylko pomoże przejść przez te problemy, które mnie zaskoczą, On jeszcze wyciągnie z tego dobro. Tak mówi obietnica. On, jak czytaliśmy w tych słowach Pawła, dokona zdumiewających dzieł. Na miarę trudną dzisiaj do uwierzenia obiecuje to sam Bóg. Dlatego warto pójść za tym wezwaniem Boga przez Pawła, apostoła. Baczcie, czyli dobrze wybierzcie. Odwróćcie się z drogi szyderstwa wobec tych, dla których oddanie Chrystusowi jest normą i dewizą życia. Zamiast szydzić, sami stańcie się przedmiotem szyderstwa. Tak, ze strony tych, którzy nie uwierzyli Chrystusowi, nic dziwnego, bo taki jest sposób myślenia, ale sprawdzi się potoczne powiedzenie: ten się śmieje, kto się śmieje ostatni. Sposób myślenia. Warto myśleć jak Chrystus. Czasami jeden mały niuans w naszym sposobie myślenia może sporo zmienić w naszym życiu, jak w przypadku tego małżeństwa z historii na początku przestały latać talerze i inne rzeczy też. Więc pozostało mi życzyć nam wszystkim i sobie dobrych wyborów, miłego doświadczania w praktyce, w codziennym życiu, tego, że dewiza Jezusa się sprawdza, więcej szczęścia jest w dawaniu. Nie muszę już wymyślać coraz to kolejnych sposobów na zadowalanie siebie. Zamiast tego mogę spokojnie skupić się na oddaniu Bogu ludziom, na swoim życiowym powołaniu i być szczęśliwym. Gdzieniegdzie powiedziano by w tym momencie amen, no ale...